Cześć, witam Cię po raz kolejny na moim kanale i wiesz, że w tym czasie, w tym momencie proszę, proponuję i zachęcam do tego, aby być osobą wdzięczną. Zmienia to nasze życie, zmienia to nasze spostrzeganie. W ogóle wszystko zaczyna się układać coraz lepiej, lepiej i lepiej, więc zrób to. Wymień, za co jesteś osobą wdzięczną. Jeżeli jest to zrobione, proszę, wysłuchaj tego cytatu, aby karmić się jak najczęściej, jak najwięcej mądrymi słowami, mądrymi zdaniami, tymi, które do nas przemawiają i chcą, aby się nasze życie zmieniło. Szczęście równa się zaspokojenie. Inaczej, szczęście równa się pragnienia. Są dwa sposoby, by być bogatym. Możesz zarobić, możesz odziedziczyć, pożyczyć lub ukraść tyle pieniędzy, aby zaspokoić kosztowne pragnienia. Albo możesz prowadzić proste życie i mieć niewielkie pragnienia. Tak? Jest wiele sposobów na to, aby zdobyć jakieś bogactwa, aby poczuć się przez chwilę chociaż dobrze, a można po prostu zorientować się, że można prowadzić proste życie, skromne, godne i mieć niewielkie pragnienia i wtedy tych potrzeb, tego dążenia do tego, żeby się te wszystkie pragnienia zrealizowały, jest znacznie mniej. Wspaniałego, cudownego wieczoru. Do zobaczenia już jutro. Z Bogiem. Cześć, pa.